fides et ratio. Z jednej strony wiara, która stanowi nasze osobiste relacje z Chrystusem, z drugiej strony ratio, czyli wszelkie przesłanki intelektualne, które tę wiarę wzmacniają. Formacja laikatu, formacja ludzi świeckich i przygotowanie ludzi świeckich do posługi w Kościele to są dwa priorytety papieskiego wydziału teologicznego. Mogą to być studia dla pogłębienia swojej wiary, dla pogłębienia swojej religijności, dla głębszego rozwoju swojej własnej osoby, ale równocześnie mogą to być studia, które w perspektywie zakończą się pracą w Kościele, pracą w katechezie Kościoła, pracą w różnych dziedzinach, w których Kościół się porusza w sferze kultury. Chodzi nam o to, żeby wiara miała również uzasadnienie intelektualne. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy są pobożni, mogli znaleźć również pewne odpowiedzi na pytania, które ich dręczą. A więc duchowość, a więc teologia, a więc katechetyka. Ale również my patrzymy, co się dzieje w świecie i czego wymaga Kościół dzisiaj. Dlatego papieska uczelnia słucha papieża, słucha nauczania Kościoła i reagujemy na znaki czasu. Stąd powstają nowe projekty oprócz wydziałów teologicznego, projekty podyplomowe, które dają odpowiedzi na pytania choćby, jak dzisiaj przygotować ludzi do małżeństwa. Chcemy przygotować liderów, którzy poprowadzą wspólnoty, którzy zdobędą umiejętności prowadzenia innych ludzi. Co więcej, wiemy, że w duszpasterstwie potrzeba dzisiaj nowych sposobów komunikowania. Stąd Akademia Dziennikarstwa. Bardzo, bardzo serdecznie młodych ludzi, maturzystów, ale także ludzi, którzy myślą o kierunku drugim w swoim życiu studenckim, aby chcieli się zdecydować i przyjść na papieski wydział teologiczny, aby w ten sposób ubogacić siebie i ubogacić Kościół, którym wszyscy jesteśmy.